Cześć, siemanko, witajcie! Z tej strony Boluś i witam was w kolejnym odcinku z totalnej rozpierduchy. Jak widzicie, sprawiłem sobie nowe autko i pierwszy odcinek przypadł wam do gustu, co mnie bardzo cieszy, ponieważ będziemy grać teraz już trochę częściej w tę grę, ponieważ w poprzednim tygodniu nie miałem zbytnio czasu, prace polowe i inne duperele, ale dzisiaj już lecimy, dzisiaj mamy akurat wtorek, będziecie mieli to wtorek wieczór. W tygodniu na pewno sporo farmingu się pojawi, taką mam nadzieję, ale bez zbędnego gadania lecimy sobie z nową naszą furą. Wszystko do niej obkupiłem, co mogłem. Najlepszego ogólnie ogarnąłem sobie już o wiele bardziej tą grę niż wcześniej. Dlatego bierzemy sobie stadion 20... Czekajcie, zróbmy sobie 18 może, bo to będzie zbyt długo trwało. Wcześniej, jak widzieliście sami, ten stadion był na czas. Właśnie to nie na tym polega, nie wiem czemu ja tego wcześniej nie zauważyłem. Teraz zagram sobie taki deathmatch, czyli najlepszy pozostaje na stadionie do końca i wygrywa. Zobaczymy, czy mi się to uda. Przed chwilą na rozgrzewce byłem pierwszy, także klikamy enter. Dźwięki mam nadzieję, że będą dobre. Dusimy go i jedziemy z koksem. Trzeba będzie trochę uważać, trochę porozwalać przodem, tyłem. Oj, 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 proszę mi tak mocno tutaj nie robić, proszę mnie wywalić na koło, nikt mnie nie wywali, no to robimy restart car. Odkryłem sobie tą opcję i będę niestety z niej korzystał, no bo teraz jak mam czekać 10 minut, aż mnie w końcu ktoś położy, to nie będzie to miało sensu. Powiem wam, że cieszę się, bo pierwszy odcinek naprawdę, tak jak mówiłem, przypadł wam do gustu, sporo łapek, sporo wyświetleń, no i co ja mogę powiedzieć? Oby było tak i jeszcze lepiej. O, tam już widzę takiego różowego gazika, którego właśnie teraz sprzątnęliśmy. Trochę ręczny, tylnia szyba poszła. Tam już widzę, ktoś jest na dobitkę, nieźle dosyć dymi i czy... No serio, mnie musiał uderzyć. No nie wiem, powiem wam, że tego nie miałem w zagraniu, ale żeby aż go tak bokiem zgasić, no to piękna sprawa. Jak widzicie, jestem na pierwszej pozycji. Teraz mam nadzieję, że jeszcze coś nam się uda zaraz... A, tutaj już go widzę, ale nie, odbijemy. Oj, trochę bokiem. Wjedźmy sobie ogólnie na górę. O ja, fajne podwozie. Musimy teraz troszkę porozwalać z tyłem, ponieważ odkryłem, że jak mocno walę przodem cały czas, to niestety te uderzy... jakby to powiedzieć... A, o Boże, zabrakło mi słowa. Rozwalenia, no tak tego nie nazwę. Uszkodzenia, o dokładnie, widzicie, czasami warto poczytać książki, bo brakuje człowiekowi trochę słownictwa. O, chodź tu ma... No patrz, wiedział gdzie skręcić. No nie mogę trafić dzisiaj. Czekajcie, o, tu się ładnie już kopci, ten już z przodu nie ma. Dobra, już. Właśnie zauważyłem też, że jak samochodnie, które są bardzo rozwalone i mają nawet sporo tego HP, jeżeli się je uderzy, to... Jest tak, że naprawdę tracą bardzo dużo wtedy, niż takie samochody, które są mało rozwalone. Serio, musiał mi zwiać? Dobra, lecimy sobie. Na razie zostało 16 jeszcze w akcji do rozwalenia. Nabierzmy jakiś cel. Dobra, może być. Kurde, serio zdążyli go rozwalić? Ale mamy tutaj jakąś zdobycz. I co, dzisiaj mam nadzieję, że uda mi się zrobić ten stadion. Nie wiem właśnie ile to będzie trwało, to zależy od całej rozgrywki. Czekaj, wystawiam go komuś. Aj, no niestety nikt go nie sprzątał, szkoda. Ale tutaj ładnie udało się zgasić różowego. Dobra, nikt mi nie pomoże? Nikt. Restart car. I śmigamy dalej. Na razie jak widzimy uszkodzenia mam dość fajnie. No nie, jak blisko. Prawie bym go zdjął, czekajcie, jak mogę zobaczyć? Nie, mogę powiedzieć, o! Nie no, powiem wam, że kierownicę mam jebitną. Co tu się dzieje? O, chodź, je. O, tam widzę jeszcze jednego z mnie, syna. Dobrze. Idzie nam nawet całkiem. Mam nadzieję, że zrobię ten stadion w jakieś 7 minut. Czekajcie, a nie mogę sobie zobaczyć. Chciałem zobaczyć, czy używam ręcznego. O, takie są, jak patrzę na bok, na prawo, na lewo. Dosyć fajnie to wygląda. Dobra. Nie no, kurwa, kierownicę mam konkretną, powiem wam, że... Dobra, easy. A pan tu co tu gdzieś tu się widzę? No musi dostać pierdol. Bo jest za ewidentne oszukiwanie. Czekaj, ktoś się tu ze mną ciągnął dość sporo. Nie ma sensu w środku siedzieć. Proszę nie oszukiwać. No,
Powiem wam, że tuba by mi się zmieściła chyba do bagażnika jeszcze. A ten tył ma konkret. Gościu! Czekaj, uda mi się go wyciągnąć? Dawaj, dawaj, nie uciekaj, proszę, chciałem cię wywalić z tej. Ej, chciałem go wyrzucić, wiecie, tam do góry. Czekajcie, prawe tylnie koło jest najbardziej uszkodzone, więc musimy teraz troszeczkę uważać. No to mnie ładnie gazikiem pocisnął w tym momencie. Halo! Dobra, nie będę ryzykował, zanim mnie ktoś podniesie. Zauważyłem sobie ostatnio, że raz uciekają, aż w pewnym momencie i... Ej, myślałem, że wyskoczę. No naprawdę mam zdemolowany już tył. Konkretnie, lewego koła już chyba nie mam, z tego co widzę. A nie, jeszcze coś tam się tu styka. Muszę uważać i tym gazikiem przy... Gościu, sprytnie uciekam, ale później jest tak, że oni nagle im się załącza taki tryb ofensywny i jadą w ciebie aż... I no... Kurde, nie chciałem prawym. Co się wywinął? Powiem wam, że jakby polówkę tak dobrze przerobił, to też by nią tak polatał sobie ten, co ściągnie z tyłu, jak widziałem, jakiś zderzak czy coś. Gościu. Chodź. Dobra, nawróciłem się. Aj. Chcę go tam wciągnąć i go przerzucić. Widziałem, bardzo fajny. No to ten jest fajny. No patrzcie, nie będę mógł go... Już kontrola jest naprawdę... Co tam poleciał? Boże, czy ty to widzisz? Chodź tu któryś. Dobra, zdążyłem. Dawaj, chodź tu, czterech zostało. Będzie teraz uciekał. Dobra, mamy go. Stój. Tak, pięknie. Ale go tu żeśmy porobili w tym momencie. Troszeczkę obrażeń dostał, jakby nie było. Nie no, nie mogę już go prowadzić, nie? Z góry jakiś atak? Pięknie. Dobra, na bandę. Rozpędzamy się. Szkoda, że tu nikogo nie ma, ale poszedł. Powiem wam tak szczerze, że taki ala garbus. O, jak jedzie tu jakiś domek. Co z tego, że chciałem prosto, jak mój skręca sam. Patrzcie na to. Ja mam psichód włączony. O, brawo. No nie, czemu? On został mi dwóch do końca. Patrzcie, może być naprawdę świetny wynik, jeżeli dobrze teraz wyliczę i go trafię. O to mi chodziło. I zaraz wszyscy będą krzyczeć, jeszcze jeden. A ten pojeb co tu robi? Jest. Ostatni. Uhoo. No to mnie chciał koleś porobić w tym momencie. Mamy bardzo... Nie no, ja mam większy. Więcej mam na pewno punktów życia. Dobry jest. Będzie uciekał. Tylko, że zaraz tym gazikiem nieźle gdzieś przykrzani. Jeszcze ręcznie mi działa. Chodź. No co się boisz? Nie lubię takiego. Zaraz się sam rozwali. Zwycięstwo, madafaka. Mówiłem, że w tym będę o wiele lepszy niż tam na czas, bo wtedy masz 2-3 minuty. Trzeba dobrze sobie rozpracować, kiedy uderzać, czym uderzać, tak żeby te obrażenia były jak najmniejsze. Cieszę się, bo się udało, tak? Kontynuacja, mamy jakieś pieniążki na naprawę. Piąty level. I mogę spokojnie sobie ponaprawiać teraz samochód. Czekajcie, możemy go też przemalować, bo tutaj taki, jakby to powiedzieć, diabełek był z mojego. Teraz jakaś strzała by się przydała. Nie wiem czemu ten pomarańczowy mi się podoba, okej. O, za to, że nabiłem sobie level. Jest zainstalowane, okej, ale mogę, czy mogę naprawić? Mogę naprawić.
Pięknie, mamy cały samochód naprawiony. Sprawdzę tylko, czy nie mam jakichś części, które mógłbym, które są w lepszym stanie, bo jak sami widzicie, się zużywają, mimo tego, że są w jakimś tam stopniu naprawione. Muszę niektóre posprzedawać. Sports. Jakieś zawieszenie sportowe, 81%, ok. Do tego naprawa. Możemy sprawdzić. Na wyścig mogłoby być o wiele, wiele lepiej. Mamy 10 minut, także bez zbędnego gadania. Ciśniemy sobie... Coś... Co to może być? Figura 8. To mi się nie podobało. Trzy okrążenia. Random. Clear day. Weźmy random. 20. Możemy spróbować. Tu jeszcze chyba nie jechałem. Tu będzie tor wyścigowy, z tego co się nie mylę. Dlatego warto testować, warto sprawdzać tą grę. Mam nadzieję, że na każdym odcinku zawsze jakiś tam stadionik będę robił. Może następnym rozpoczniemy sobie jakieś dwa wyścigi, żeby to też troszkę urozmaicić tą grę. Dzisiaj chciałem... ale ładnie wygląda, czekajcie. Zobaczymy sobie mniej więcej trasę. Ale trzeba będzie uważać na pewno na tutaj te słupki, bo tu będzie... Fajnie można było kogoś rozwalić, okej. Będzie cały czas zakręty, czyli nie ma co to się rozpędzać. Ale świetny tor. I tutaj prawdopodobnie za tą prostą będziemy mieli już metę. Czyż tak? Samochody stoją? Halo, halo? Dobra, są. Wsiadamy do środka, tak jak właśnie w komentarzach pisaliście. Panowie, ścigamy się. Dawaj, 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 gościu. Wiedziałem, wiedziałem, pięknie tutaj weszliśmy. Ale tutaj troszeczkę już gorzej. Dobra, gonimy. Zaraz ktoś mi wjedzie w tył, na pewno. Dobrze, dobrze, o to chodziło. Musiałem schamować. Okej, trudno, troszeczkę nas wyprzedzili. Ale idą bokiem, wiecie co? Mi się wydaje, że mamy złe opony, musimy... Ja, serio? Taka pozycja? No to ładnie nas katują teraz. Musimy sobie... Zmienić oponki raczej. Wiecie co, ja nie widzę przez tą maskę. O Jezu, nasz samochód jest w tragicznym stanie. Ale mnie zarzuca. To nie był dobry pomysł chyba na ten wyścig. Spróbujemy jeszcze raz, może nam się uda. Restart. No niestety, ale za duże uszkodzenia. Sprawdźmy to jeszcze raz, tylko z tej perspektywy. Jak się nie uda, to trudno. Dobrze się pychają skubańce. Chcą być na tutaj krótszy zakręt. Kurde, będziemy na piątej pozycji tutaj pięknie, ale obróci nas. Nie, daj się, nie. Wiedziałem, że to zrobi. Dobra, niestety trochę źle wyjechałem, bo wyjechałem właśnie na środek. To jest... Ten moment, gdzie no dostajemy niezłe ściry. Jakąś kabaryną tu nam wjechał. Tam co się... Co tu się dzieje, drodzy państwo? Jak długo w Polsce będą działy się takie rzeczy? Nie, nie opanuję go, nie ma mowy. Ostatni player za mną jest. No i co z tego, no? Koleś, odejdź, bo nie widzisz, że na środku mi stoi... Wiedziałem. Ciry go! Dobra, pięknie. Tu chociaż jeszcze mi to wyszło jako tako. Nie będę ostatni. Aha, tu ktoś leży, widzę. Czekaj, czy oni się restartują, ale raczej tak. Gościu! To niezłe dymy były. 19. Nie uda mi się, bo to oni są już za daleko. Jeszcze teraz będzie mi na pewno ciężko w tych zakrętach.
na kim zawsze mogłem się oprzeć, a teraz o. Nie, musiałem zobaczyć, czy są do niego jakieś... Jeżeli ktoś grał w tą grę, niech mi powie, czy... Czy do tej gry są specjalne opony, nie wiem, na tory są specjalne właśnie na takie zwykłe rozwalanki? Inne zawieszenie wtedy? Czy to warto zakładać, czy też nie? Na pewno jeżeli są, to warto, tak? Tylko czy jak mi ktoś powie wtedy, czy to sportowy ma być, czy nie sportowy? O Jezu. 43 metry za mną, jest słychać jego dźwięk silnika. O, tam widzimy, trochę wyjechał. Ale... Klatka bezpieczeństwa mi się pogięła. Drzwi mi się otworzyły od pasażera, od strony kierowcy, które się opuszcza, bo mi głowę ucina. Ale pięknie, teraz pójdzie bokiem. Wszystkie opony od malucha. No nie, minął mnie 150 metrów, jeszcze jest jeden za mną. Ostatnie okrążenie. Już nic z tym nie zrobimy, no ale ukończyć... Prawie ukończyć nie muszę. O nie. No to nie był dobry zakręt. Ej, czekajcie, ja chcę coś zobaczyć, czy jak zrobię restart karty mi naprawi? Nie, kurwa. Bo tamten kolej, widzieliście, był... W świetnym stanie. Aha, już mnie dublują. To nie zła to pola by była. Nie, to nie ma sensu, widzę ten wyścig chyba. Nie, bo nie mogę nawet nim skręcać. Strasznie, tylnie koła, jak widzicie, są uszkodzone. No, laczki konkret. Kurwa, rozbujałem się jak na gondoli. Dobra, jakby nie było, wjechałem przed pierwszym. Dobra. Panie, starczy. Jestem 21, raz można być pierwszy, raz 21, trudno. Okej, niestety nie wiem, co jest z tą grą, wyrzuca mi od czasu do czasu jakieś tam błędy, nie wiem, co to może być. Wiecie co? Chciałem tu coś zobaczyć jeszcze. Na szybkości. Figur. Aha, to jest ta totalna rozpierducha, to zaczniemy sobie w kolejnym odcinku od tego, a tutaj mamy owal. Aha, tu jest ósemka, dobra, zrobimy sobie owal 15 i dwa okrążenia, żeby było w sam raz na ten wyścig. No i zobaczymy, czy uda nam się chociaż coś na torze może zrobić. W co wątpię, bo no jest nadsterowny. Czy nie wiem, czy to się pod... Czekajcie, musiałem to teraz rozkminić. A dobra. Ogólnie się nie mam dobry. Bo jak widzicie, tutaj udało mi się dobrze przedrzeć i co jest? Jest siódma pozycja, jest ósma. Nie puknij mnie nawet! No. Cześć. Dobra, nice. Nie, proszę, tylko nie to, puki. Dobra, dzięki, kurwa, jeszcze raz tu. Ja jebie w pizdzie. O kurwa, o jest. Dobra, dzięki. No ale była dobra pozycja, no niestety tu mnie obróciło, bo jak tamtego wypuściłem. Okrążenia są super szybkie. Nie uda mi się go. Zrobimy sobie szybki restart. Poszło całkiem spoko. Ja pierdziele, jaki mam pułnik. Dopiero teraz to... Czy wy widzieliście to samo, czy ja, że zostawiłem pułnik?
pięknie. Wygląda pozycja teraz, tylko dobrze wejść. Koleś, spierdalaj mi stąd. Nie hamujesz. Dobra, jest szósta. Siódma. Szósty przede mną. Ole, pójdzie po zewnętrzne i teraz po wewnętrzną. Pięknie to zrobił. Nice. Ej kurde, podoba mi się to. I to hamowanie. Puśćmy go bokiem. Pięknie. Ale już nic nie uda mi się tutaj chyba wygrać. Może jeszcze jedną pozycję? Padnę bokiem. Kurde. Gdyby nie to uderzenie, dalibyśmy radę, ale myślę, że następny odcinek możemy właśnie zacząć od takiego toru. Później możemy właśnie zobaczyć tą ósemkę, którą kiedyś wam w pierwszym odcinku wam mówiłem, że tak fajnie, wiecie, jeżdżą na skody, się zderzałem. Także co, ja wam dziękuję serdecznie za uwagę. Myślę, że te 1500 op w górę uda wam się dobić. I co, jutro tak to będziecie mieli jakiegoś na pewno farminga. Także wielkie, dzięki wielkie za uwagę. Do kolejnego odcineczka, na razie, trzymajcie się, cześć.